kochani, z tytułu Aleksandra. Jak widzicie, ja do was mówię dzisiaj z łóżeczka. Od wczoraj coś mnie brało i tak dalej. Biorę leki i tak dalej. Jest już trochę lepiej. Już poprawa. Ale myślę, że do jutra dam radę wyzdrowieć, bo chcę jechać do rodziny i tak dalej. Wiem. Pogoda też ostatnio była nie najlepsza, także a to co najpika, to że się zmienia godzina. O każdej godzinie pełnej mierzy mi ciśnienie. I w ogóle inne szmery, bajery. Tak, i mój palec już się prawie zagoił, także tak. Co bym wymyślił tu powiedzieć? Że co? Żebyście uważali na siebie, żebyście odpowiednio do pogody się ubierali, uważali na siebie, jeszcze raz uważali, żeby was żadne choróbsko nie dopadło i cokolwiek innego złego. Także, no co wam jeszcze tu powiedzieć? Dlatego nie wszystko było spoko, no. I pracowałam, i się uczyłam, i trochę gotowałam, jak widzieliście. No, aktywny był tydzień, no i na koniec weekend to taki właśnie jest luźniejszy, łóżkowy. Wygrzewający, tak powiem. Także ja odwiedzę się tutaj do was na YouTubie, żebyście się nie martwili, że filmu nie ma czy coś. A, jeżeli jakaś jakość jest filmu zła, to was za to bardzo przepraszam. Ja wszystko robię tak, jak ma być. Jakość, jak ja udostępniam filmy, jest super, żulata. A jak się już udostępni, to jest taki, jaki jest. Także ja nie wiem, o co tu chodzi. W najbliższym czasie planuję zakupić kamerę do nagrywania, żeby po prostu filmy były jeszcze lepszej jakości. Albo po prostu, no nie wiem... Co jeszcze to można ulepszyć? Dajcie znać w komentarzach albo na priv piszcie, co byście tutaj zmienili w jakości moich filmików, czy podoba wam się ten sposób nagrywania, czy nie. I co o tym sądzicie? Czy filmy są git, czy nie git? Ja po prostu pokazuję to, co robię i tyle. Także widzicie, światło się zmienia i wszystko się zmienia, bo telefonem nagrywam, bo jakoś tutaj najłatwiej i najprościej w tych czasach. Bo telefon jest też lekki w porównaniu do aparatu, czy kamery, czy do czegoś takiego bardziej profesjonalnego. Także... No. Śnieg w ogóle padł od wczoraj w Opolu. Nie wiem. Także tak. Taka sytuacja się zadziała i trudno. Poleżę w łóżku i do jutra mi przejdzie, bo to tak zazwyczaj mam tak 2 dni. Także tak. Tylko katar mam. Od czasu do czasu mi głowa poboli, ale to jak każdego, taką pogodę dziwną. Także... O, ja przejdę, pogadam. Żebyście zobaczyli, jak wygląda ta chora stocka. Lekko tak, no. Wiecie, jak to jest. Także, no. Tak, pełno optymizmu. Nie no, wczoraj miałam lekką gorączkę, taki stan podgorączkowy. Miałam 37,8. Także tak. A ja jak mam stan podgorączkowy, gorączkę, to się cała czepię i w ogóle szkoda gadać. Ja rano z tego osłabienia mi krew z nosa leciała, także świetnie było, świetnie było. Ale się najadłam, się na nieporządne zjadłam. Herbatę piję, leki takie do grzania też piję, aspirynkę, nic się nie macie. Do jutra mi przejdzie.
Także moi kochani, dziękuję Wam, że jesteście i mam nadzieję, że z każdym nowym dniem będzie Was tutaj na YouTubie więcej niż teraz jest. Na razie Was jest 15, mam nadzieję, że za jakiś czas będzie Was 15 tysięcy i że się pospotkamy, byłoby sam na 10 tysięcy subskrypcji, że się spotkamy na mój koszt, że zrobię wydarzenie gdzieś w jakimś plenerze, coś takiego. No, fajna taka opcja, prawda? Więc chyba warto ze mną być na bieżąco. Pamiętajcie, dzwoneczki dawajcie na subskrypcji, bo subskrypcja jest bardzo ważna, żebyście byli ze mną na bieżąco. Bo ja to Wam pokazuję wszystko praktycznie, co robię. A że codziennie nie ma filmów, to też to jest tym spowodowane, że czasem jest tak po prostu nudno i się nie dzieje. Ja nie będę tu Wam ściemniać, lać wody i w ogóle, bo to nie o to chodzi. No tak jak gdzieś jadę na przykład do Warszawy, do babci, gdzieś gdzie jestem, no to wszystko staram się pokazać jak najlepiej, żeby to było wykonane i tak dalej, ale to już nie ode mnie zależy, tylko od sprzętu, jak to się zapisze i się Wam prześle, żebyście mogli oglądać. Także to nie jest tłumaczenie, tylko po prostu stwierdzam fakt, że ja też o to się martwię, że czy film dobrze się przyjął, czy się nie przyjął. Codziennie sprawdzam, czy ktoś jakiś komentarz napisał, czy ktoś mnie zjechał, czy dobrze wyraził swoją opinię na mój temat, czy coś. To wszystko jest ważne. Także no co, dzisiaj taki krótki jest odcinek. Taka pogadanka znowu. No bo tak po prostu się zadziało mi teraz, no i co ja mam zrobić? Co wam mogę polecić, jakby jesteście chorzy? Albo bylibyście chorzy, no to co? Pijcie herbatę gorącą. Gorącą w sumie, nie? Tylko ciepło. Zażywajcie aspirynę C z firmy Bayer. Ja to już wypiłam na tym kubku, jak szlachta jakaś. Kropię sobie nos nasikiem i tabletkę przeciwbólową, jakąś czerwoną jadłam wcześniej. A nie zapominajcie o nawadnianiu. Też banany bardzo fajnie się sprawdzają. No po prostu odżywiajcie się dobrze, pijcie dużo wody. Lepiej zapobiegać niż leczyć. No ja do tej pory, jak mnie coś bolało i tak dalej, brałam tabletki, ale wtedy mi jakoś nie pomogły. I się skończyło tak jak teraz. Także. Ale teraz od wczoraj biorę te mocniejsze i pomagają. Także jest lepiej niż było. Bo naprawdę nie lekceważmy tego, że na przykład źle się czujemy, że nas głowa boli, brzuch, mięśnie nas bolą. Nie lekceważmy tego. Lepiej zapobiegać niż leczyć, pamiętajcie. I nie, co ja mogę sobie mówić, co ty wiesz o życiu? No wiem, no niektórzy mają 50 lat i wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Ja mam 20 lat, no i z tych moich wszystkich obserwacji ludzi, którzy mają i 18, i 5 lat, i 100, i mniej, i 20 lat więcej niż ja, no to widzę, jak to wszystko na kogoś wpływa i że naprawdę lepiej dbać o siebie niż nie dbać i lepiej zapobiegać niż leczyć. Taka moja rada. Co jeszcze mogę Wam tu opowiedzieć? Miałam ten na jednym godniu nagrać na Was filmik. Ten z tymi potrawami, co przyniosłam z Warszawy, ten słoiczek. Tam jest, no i te dwa opakowania tych herbatników i ciasteczek. Nie nagrałam, bo nie miałam czasu. Miałam to wczoraj nagrać, ale mnie rozłożyło, więc poległam. Także fajnie. Mówię, no niektóre rzeczy nie są, one zależy. Choćbyśmy bardzo chcieli, to się nie da.
Co z tego, że ja to nagram, jak i tak mam, czuję sama, że mój głos nie jest taki, jak był, bo jest osłabiany. Także tak, a jakby kogoś mięśnie bolały, to polecam. Aspargi. Dobry na mięśnie, a jak ktoś ma niedobór cynku, tak teraz patrzę po moim pokoju, co ja tu mam, polecam Zinkas Forte, albo po prostu Zinkas. Ten Forte jest na receptę, to dermatolog może wypisać, a ten zwykły Zinkas, czyli cynk, no to jest bez recepty w aptece, normalny do kupienia. I tyle. Mam na dole tam w szafeczce, w komodzie parę lekarstw na w razie W. Mam swoją apteczkę w pokoju. No, także co jeszcze mogę powiedzieć? Zobaczymy, czy znowu śnieg pada. O Jezu. Nie, już nie pada. Patrzcie na pogodę. Tak, nie przyjmujcie się tymi brudnymi oknami. Trochę to sprawiedliwości chyba wpuści do tego pokoju. Ja się tu z wami naprawdę dzielę wszystkim. Mam nadzieję, że bym nie nagrywała w takim stanie. Przecież w internecie trzeba się pokazać z jak najlepszej strony i z jak najlepiej wyglądać. No. Królik mi się obrócił. Popatrzył na pogodę. Nie no, ten królik co świeci, mój brzuszek, bardzo spoko. Fajnie to w nocy wygląda. Moje lampki w ogóle te w latarence świecą dzień i noc, bo zapominam je gasić. Tak samo na baobaby mam takie nakręcone moje lampki LEDowe i też zapominam je gasić. Przynajmniej testuję, ile bateria wytrzyma, bo w któryś z nich mam te akumulatory do ładowania też, żeby nie marnować energii i przyrody nie niszczyć. No tak staram się być ego, no ale czasem nie wychodzi. W ogóle chcę już ciepło. Wtedy bym się wygrzała jakoś. Lepiej by mi było. Tak. Patrząc przez okno na ludzi chodzących w maseczkach i w ręce, czy mają ręce w kieszeni, to jakoś to dobrze nie wpływa na ciebie. I teraz każdy patrzy jak nie w telefon, to na swoje buty, ani na drugiego człowieka. Taka rzeczywistość. Nikogo nie ma w ogóle tutaj. Nikogo. Ani dzieci. Tu jest taka górka mała. Mały placek zabaw. No i taki tutaj jest taka mini siłownia. No, za moim blokiem jest MDek. No i tam też jest plac zabaw i dzieci nie widzę. Wiem, że jest nie najlepsza pogoda na spacery, ale w każdej porze powinno się spacerować nawet z dziećmi. O, idzie jakaś dziewczynka, która ma tak do 15 lat z psem. Ciągnie psa oczywiście, bo przecież nie wytrzyma. Ta teraz napiszecie mi, że zachowuje się jakaś starsza pani, która obserwuje ludzi z okna. Ale tak mam. No ale jak mieszkałam na Witosa, to mieszkałam na 4 piętrze, bo teraz mieszkam na parterze, to też stałam na balkonie często. Było ciepło. No i patrzyłam sobie po prostu na ludzi. Na ich zachowania, jak jeżdżą samochodami, czy są smutni, weseli, co kupili nawet. Patrz, zaglądałam, taka ciekawska byłam. Bo mi po prostu się nudziło. No. No. Takie rzeczy. Wiecie co? Tak trochę z was pogadałam. I trochę mi lepiej. Bo jednak rozmowa jest ważniejsza niż jakieś tabletki. Tabletki nam pomogą, ale to wiecie. Podtrzymywanie na duchu, długie rozmowy, spacery, sobie odżywianie, nawadnianie
Nasz organizm jest bardzo ważny. Tak, to wiem sama po sobie. No. Tak, wiem. Często tak mam, że do kogoś mówię, to patrzę w drugą stronę, ale taka po prostu jestem. To dziękuję za oglądanie mojego dnia.